Okej, proszę Państwa, ja myślę, że najwyższy czas, żeby zająć miejsce. Zapraszam serdecznie wszystkich panelistów. Pan Robert Czarnecki, dyrektor biura, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Andrzej Soldaty, lider jakby inicjatywy dla polskiego przemysłu 4.0. Pan Bogdan Rogala, wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, ale też przede wszystkim być może prezes zarządu Filip Lighting Poland. I oczywiście pan dyrektor Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który ma takie zadanie na końcu odniesienie się do naszej dyskusji, trochę podsumowania. Ja nazywam się Stanisław Szulka i będę miał przyjemność prowadzić w Państwa imieniu jakby tą dyskusję z panelistami. Może na początek jakby krótko, tylko dosłownie dwa zdania takiego wprowadzenia i technicznego i jakby zarysowania tematu. Temat panelu Przemysł 4.0 – szansa na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Chciałbym, żebyśmy takie trzy kwestie jakby w szczególności dzisiaj dotknęli w tej dyskusji. Pierwszy na początku, krótko przez pryzmat pewnych przykładów pokazać jakby czym jest Przemysł 4.0, jak z czym intuicyjnie przynajmniej, bo czasu nie ma aż tak bardzo dużo, żeby przechodzić w szczegóły, na jakie wyzwania on odpowiada, albo z jakich przesłanek jakby się rozwija i też jakie zmiany rodzi dla przedsiębiorstw, dla przemysłu. Druga kwestia, jakie będą konsekwencje jakby dla polskiej jakby rzeczywistości gospodarczej, dla polskich przedsiębiorstw, na ile one zmieniają warunki gry, na ile rodzą pewne szanse na zmianę pozycji polskich przedsiębiorstw, czy też rodzą pewne zagrożenia. I na koniec chciałbym, żebyśmy też podyskutowali, czy podnieśli kwestię, jak sektor publiczny, państwo generalnie może pewne zmiany, na pewne zmiany oddziaływać, na te pożądane, bądź te problemy eliminować. Chciałbym, żeby taka formuła była bardziej jakby dyskusyjna, żeby nie były to tylko takie monologi. Myślę, że to będzie i ciekawsze i też będzie perspektywa, możliwość zadania pytań krótkich. Mam też prośbę, żebyśmy wszyscy szanowali też swój czas. Ten czas jest jakby ograniczony, więc też komentarze, ewentualnie pytania, żeby one były w miarę syntetyczne, żebyśmy po prostu mogli się odnieść i przynajmniej te kwestie poruszyć. To tyle takiego wprowadzenia i jako pierwszemu chyba w zasadzie wypada mi oddać głos panu Andrzejowi Soldaty z inicjatywy dla polskiego przemysłu 4.0. No właśnie, czym jest, jakie zmiany przynosi, być może z jakich przesłanek się wywodzi. Najlepiej przez pryzmat takich konkretnych przykładów, które by obrazowo, jakby intuicyjnie trochę pokazywały, jakby z jakimi procesami mamy do czynienia. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, pytanie, które Pan postawił, rzeczywiście pojawia się, można powiedzieć, na wszystkich spotkaniach. Pytanie, czym jest Przemysł 4.0? I nie ukrywam, że odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ mówimy o zjawisku, które się dzieje, które się tworzy. Czyli żeby podać definicję tego zjawiska, w zasadzie będziemy mogli już w pełni to określić, kiedy nastąpi Przemysł 5.0. Wtedy z perspektywy tego Przemysłu 5.0 będziemy mogli mówić o tym, czym jest Przemysł 4.0. Ale przechodząc do próby odpowiedzi, moja definicja wygląda następująco. Ja mówię, Przemysł 4.0 to jest zmiana paradygmatów, czyli zmiana sposobu patrzenia na określone działania, które są przyjmowane jako standard. Czyli jeśli na przykład mówimy o tym, że paradygmat zwiększenia, uzyskania lepszej rentowności polega na zwiększeniu masowości produktów, to w przypadku Przemysłu 4.0 uzyskujemy ten efekt poprzez wręcz odwrotne działanie, mianowicie poprzez indywidualizację produktów. I to jest coś, co niestety
bardzo trudno jest przyswoić i często mówi się, że ten przemysł 4.0, który jest efektem czwartej rewolucji przemysłowej, to ta czwarta rewolucja przemysłowa w technologiach jest w zasadzie ewolucją, ale w mentalności, w przełamaniu pewnych barier myślowych o sposobie funkcjonowania czy to przemysłu jest rewolucją. No i teraz przykłady. Jeśli mówimy o czymś, co jest charakterystyczne, no choćby w zakresie relacji człowiek-maszyna. W przypadku dotychczasowego spojrzenia na te relacje, człowiek uczył się, jak obsługiwać maszynę. W przypadku przemysłu 4.0, to maszyna musi się nauczyć, jak obsługiwać człowieka. Są bardzo konkretne przykłady, kiedy roboty kolaboracyjne niejako reagują na zachowanie człowieka i w zależności od tego zachowania odpowiednio się adaptują do realizacji zadań. Jeśli mówimy o paradygmacie funkcjonowania przedsiębiorstwa, to w dotychczasowym rozumieniu przedsiębiorstwo kojarzyło się z wydzielonym obiektem. W nowej rzeczywistości przedsiębiorstwo staje się częścią ekosystemu, w którym tak na dobrą sprawę zatracają się granice pomiędzy przedsiębiorstwami, ponieważ następuje integracja wzajemna procesów i wzajemny wkład w budowanie łańcucha wartości. Przykładem związanym z tak zwanym paradygmatem wytwarzania, gdzie mamy do czynienia zarówno z architekturą produktu, jak i z systemami wytwarzania, jak i z modelami biznesowymi, jest wprowadzenie takiego zjawiska servitizacji, tak to przynajmniej się w tej chwili nazywa w literaturze angielskiej, mianowicie wprowadzenia funkcji hybrydowej w produktach. Nie sprzedaje się w tej chwili samego fizycznego produktu, tylko się sprzedaje funkcję, którą on niejako zapewnia dla użytkownika. Przykład, ja myślę, że tu pan prezes będzie mógł na ten temat powiedzieć, ale bardzo często nie sprzedaje się źródeł światła, tylko sprzedaje się ilość luksów, które są niezbędne dla zaspokojenia potrzeby oświetlenia danego stanowiska. Nie wiem, czy te przykłady są wystarczające. Nie chciałbym zabierać czasu swoim powiedzieniem. Ja rozumiem. Ja myślę, że na tym momencie tak i też tym bardziej, że nawiązał pan jakby do kolejnego panelisty, jakby do kompetencji jego. Chciałbym rzeczywiście panie Bogdanie zapytać o bardzo konkretny przykład zastosowania czy koncepcji Smart City, która w zasadzie od kilku lat czy od kilkunastu lat być może fokusowała uwagę jako miejsce, gdzie można wykorzystać różnego technologie. Tam rzeczywiście jest kilka tych, powiedzmy, etapów czy koncepcji. Smart City 1.0, 2.0, 3.0. I one się zmieniały, gdzie na niektórych była większa rola technologii, czy wykorzystanie tych technologii. Później widzimy, że to samo to nie wystarcza. Pytam o tym też, pan trochę o tym powiedział, ale też w takim kontekście, pewnego przekroju, które też na poprzednim panelu technologiach było powołane. Pytam się, na ile technologia rzeczywiście jest tylko narzędziem, czy ona zmienia rzeczywistość, czy ona jest tylko narzędziem i w zasadzie ona pozwala jakby w różne strony jakby zmienić rzeczywistość i to trochę od nas zależy, jak my ją wykorzystamy. Czy my wykorzystamy te szanse, czy nie. Czy sama technologia jakby zmienia, narzuca pewne jakby warunki, czy dopiero jej jakby zastosowanie, siła przedsiębiorstw, pomysły na nią powodują, że w jednych miejscach się udaje, a w innych nie. Dzień dobry Państwu. No, Smart City to jest temat rzeka i taki globalny mega trend. Można powiedzieć inteligentne miasta. Podobny trend jest, jeśli chodzi o budynki. Inteligentne budynki. Wiąże się to również z przemysłem 4.0, dlatego że dużym komponentem Smart City są technologie, czy nowoczesne produkty, czy nowe modele biznesowe. Tu jak pan dyrektor powiedział, że właśnie ta serwisowalność, czy jak gdyby zmiana paradygmatu z kupowania produktu na kupowanie usługi, więc to się wszystko w tym zawiera. Rzeczywiście jeszcze 2-3 lata temu
mówiono o smart city głównie pod kątem technologii, czyli jak wykorzystać nowoczesne technologie do zarządzania strukturą miasta i poprawy jego efektywności, a teraz się już coraz bardziej mówi, że smart city to jest miasto czy przestrzeń miejska zapewniająca wysoką jakość życia w oparciu o zrównoważony rozwój, czyli jak gdyby zaczyna być pewna ewolucja, że miasto jest dla ludzi i technologie są dla ludzi, tak? I teraz całe pytanie polega, jak to umiejętnie wykorzystać w tym zrównoważonym rozwoju, żeby z jednej strony byli zadowoleni mieszkańcy, samorządy realizowały swoją misję i z drugiej strony wykorzystać dostępne technologie do tego, żeby albo, jak się mówi ogólnie, poprawiać jakość życia, albo może tworzyć pewne usługi, które do tej pory nie istniały, a gdzieś z tyłu głowy mamy ciągle większą efektywność. My jako firma się tym zawodowo zajmujemy, zrobiliśmy nawet pewien raport i co ciekawego wyszło z tego badań, że jak się pyta mieszkańców miast, to oni oczekują od smart city, 25% mieszkańców oczekuje głównie obniżenia kosztów, tak? Bo mieszkańcy płacą podatki, ale jeśli zapyta się samorządów, to oszczędność jest dopiero na czwartym czy piątym miejscu, dlatego że pierwszym argumentem jest podniesienie jakości usług, które są przez miasta tworzone. I teraz również w Polsce smart city jest bardzo popularne, jest mnóstwo konferencji, jest mnóstwo kongresów, jest bardzo dużo różnych dyskusji i wydaje mi się, że miasta nasze są na takim poziomie, że wdrażają już dużo elementów systemu smart city, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy transportu, komunikacji, ten inteligentny transport, oświetlenie. Drugą taką dziedziną jest cała komunikacja z mieszkańcami, różne portale informacyjne i tak dalej, i tak dalej. I kolejnym etapem powinno być, jak te wszystkie takie trochę silosowe systemy, jak je integrować, tak? Jak jednak budować pomału pewną wizję docelową tego smart city, jak te systemy integrować, jednocześnie wiedząc, że informatyka i technologie też kosztują, jak te systemy tworzyć systemami otwartymi, żeby je można było modyfikować, upgrade'ować, dlatego że technologie się zmieniają i to bardzo szybko. Tak, ja rozumiem, że trochę nawiązując do tego, co pan Andrzej Soldaty na początku powiedział, że przemysł 4.0 jest jakby to jest proces i on się zmienia i tak naprawdę trudno podać jakby definicji, tak samo jest z tym smart city, znaczy to ewoluuje, ale jak pan powiedział o jakby zastosowaniu tego, jakby w wdrażaniu, natomiast chciałbym jeszcze dopytać przez ten pryzmat, trochę nawiązując jakby do tego też, co pan Andrzej Soldaty wspomniał, nie wiem na ile to się wybiło, znaczy uwzględniając z jednej strony technologie, zmiany ich zastosowanie, zmiana wytwarzania, sposobu produkcji, ale która rodzi ze sobą jakby wyzwanie zmian organizacyjnych, też w jakimś sensie trochę mentalnych czy świadomościowych jakby pracowników w firmie. I chciałem zapytać teraz panie Bogdanie, jakie są tego konsekwencje, czy obserwujecie, jeżeli tak, to jakie konsekwencje na przedsiębiorstwo? Znaczy, że czy przedsiębiorstwo musi się zmienić? W sensie nie chodzi mi o technologii, tylko w sensie organizacyjnym bardziej. Znaczy, to w ten. Przepraszam, jeszcze kontekst tego. Raz przedsiębiorstwo, ale dwa też jakby kooperanci, współpracownicy. Jakby, jak na to ma. Ja też miałem przyjemność kierowania kiedyś fabryką, która zatrudniała 5000 pracowników przez 10 lat, więc mam trochę takich osobistych doświadczeń. Zresztą to jest również jakby kontekst naszego panelu, jak zwłaszcza małe, średnie przedsiębiorstwa w Polsce mogą wykorzystać te wszystkie trendy technologiczne, przemysł 4.0 do jak gdyby zbudowania swojej pozycji konkurencyjnej, do rozwoju, do wyjścia na rynki eksportowe. I rzeczywiście to jest bardzo duża szansa, tu nie będę wchodził w szczegóły, tylko proszę zobaczyć, jak wszystkie te technologie informatyczne, internet, które nie były opatentowane, jak umożliwiły Polsce zaistnienia w tych wielkim biznesie centrów usług wspólnych, prawda? Więc to by się nie zdało, ta cała wielka branża by się nie rozwinęła, gdyby nie nowe technologie, które były otwarte. I po połączeniu z naszymi bardzo dobrze wykształconymi pracownikami w przeciągu kilku lat
zmienił się zupełnie krajobraz, można powiedzieć, tej branży na świecie, a Polska, można powiedzieć, stała się wręcz potęgą w Europie. I teraz technologie 4.0, pan dyrektor się na pewno ze mną zgodzi, technologie są dostępne, to jest kwestia środków, ale przedsiębiorstwa muszą dokonać zmiany mentalnej. Tu chodzi o kompetencje pracowników, ale tu jeszcze bardziej chodzi o tak, co nazywamy w pewnym żargonie kulturą organizacyjną. To jest tak, jak zmotywować pracowników, jak nauczyć pracowników myślenia procesowego, jak doceniać pracowników, prawda? Więc to musi być nie hierarchiczna, tylko bardziej partycypacyjna kultura organizacyjna. I wydaje mi się, że sporo naszych firm może mieć problemy właśnie z tym, że technologię można kupić, ale tej technologii ją należy usprawniać, ją należy wdrożyć, ją należy optymalizować. Dochodzimy do zarządzania procesowego, do linu tak zwanego, czyli szczupłego zarządzania. To jest, jeśli nie jest się na pewnym poziomie kompetencji, kultury organizacyjnej, to bardzo trudno się znaleźć w tym układzie end-to-end, jak się mówi, czyli w całym łańcuchu wartości. Dlatego, że firma, jeśli nie ma tego poziomu, nie będzie kompatybilna z innymi firmami. Te inne firmy mogą jej pomóc, ale ta firma musi chcieć się zmienić i musi się chcieć dostosować do tych standardów. Także moim zdaniem miękkie strony są krytycznie ważne. Czyli postawy, kompetencje, sposób kierowania, zwłaszcza teraz, kiedy mamy rynek pracownika. Ja chciałbym, myślę, że to jest trochę zawieszę jakby ten wątek, bo tam parę dodatkowych pytań jeszcze z tym związanych, ale chciałbym zapytać pana Czarneckiego z NCBR-u. NCBR to jest instytucja, która odpowiada za, no, przynajmniej za główny strumień wsparcia na rzecz innowacyjności, badań po stronie przedsiębiorstw. Mówię to, myślę, że większość państwa wie, ale jakby tak, żeby była jasność. I ma też jakby wieloletnie doświadczenie z tego, ile ma różne instrumenty, na jakie instrumenty, że tak powiem, jest zapotrzebowanie, jakie się sprawdzają, jakie są skuteczne w sensie takim, że jest popyt na nie, ale też mam nadzieję, że już doświadczenie z tego już po realizacji tych projektów, znaczy w sensie, bo to nie jest tylko wyzwaniem w przypadku projektu badawczo-rozwojowego wziąć, dostać się dofinansowanie, zrealizować projekt, ale po prostu efektywnie jego wykorzystać i z sukcesem gdzieś tam, powiedzmy, dla rozwoju przedsiębiorstwa. I właśnie chciałem prosić o głos, o komentarz, na ile rzeczywiście polskie przedsiębiorstwa, krajowe przedsiębiorstwa się zmieniają, na ile one, bo tutaj panowie jakby też wskazywali szereg jakby wyzwań z tym związanych. Raz to jest po pierwsze podnieść jakby swoją wartość, swoje kompetencje, ale też jakby zmienić siebie, zmienić, żeby wygrać to. Jak państwo to obserwujecie? Tak, dzień dobry. Przede wszystkim to dobrze, że pan powiedział, że to jest takie oczywiste, że my finansujemy prace badawczo-rozwojowe i wspieramy przedsiębiorców, bo to nie jest takie oczywiste nawet dla NCBR-u. To znaczy, tu muszę powiedzieć wyraźnie, że zmienia się perspektywa i obserwujemy potrzebę właśnie zmiany, jeżeli chodzi o kierunki wsparcia. Otóż w sumie jeszcze do niedawna... A przepraszam, może jest... Nie jest, jest tylko... A, jest włączony, dobrze, będę mówił bliżej, dziękuję. Więc jeżeli chodzi, rzeczywiście jesteśmy dysponentem dużej puli środków na prace badawczo-rozwojowe, one w dużej części pochodzą z funduszy unijnych, więc jeszcze w poprzedniej perspektywie bardzo dużo środków szło na wsparcie infrastruktury badawczej, ale również wiele programów i instrumentów było oferowanych wprost i kierowanych do uczelni, do nauki. W tej chwili zmienia się to, to znaczy właśnie w naszych programach staramy się wprowadzać zmiany, a więc kierować te środki przede wszystkim do przedsiębiorców. To znaczy jest to celowa polityka, ażeby mieć po drugiej stronie naszych programów świadomego partnera. Znaczy partnera, który dąży do jakiegoś konkretnego biznesowego celu, do którego niezbędny jest mu partner naukowy. I tutaj, jeżeli panowie wspomnieli wcześniej o tym znaczeniu, że przemysł 4.0 wymaga integracji, zmiany mentalności i tak dalej, to również w naszym przypadku tych instrumentów, którymi dysponujemy i które kierujemy do gospodarki, również następuje pewna zmiana, to obserwujemy. Mianowicie jesteśmy przekonani, i obserwujemy, że nie da się skutecznie włączyć w ten proces budowy przemysłu 4.0 bez bliskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcą i nauką. Znaczy coraz większe znaczenie w przypadku generowania nowych rozwiązań jest wymagana wiedza.
Ta wiedza jest oczywiście obecna, bo mamy bardzo silną naukę i ośrodki naukowe, ale ta najcenniejsza wiedza jest wtedy, kiedy ona jest połączona z wiedzą praktyczną. I o ile oczywiście małe przedsiębiorstwa na ogół nie dysponują własnymi centrami badawczo-rozwojowymi, jest to możliwe w przypadku większych, ale możliwość istnieje zarówno kupienia wiedzy na rynku poprzez podwykonawstwo, wejście w konsorcjum z ośrodkiem naukowym, ale również najcenniejsza jest, kiedy ta wiedza jest wewnątrz, czyli kiedy ta nauka, ta praca badawczo-rozwojowa jest wykonywana bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Jeżeli chodzi o wsparcie, jeżeli chodzi o kierunek naszych działań w tej chwili, to ta oferta i zapotrzebowanie, jakie widzimy na wsparcie, jest takie, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo różne i bardzo ciekawe pomysły. Natomiast oczywiście brakuje im wiedzy. Po drugie, nie mają niekiedy kapitałów na zaryzykowanie. To znaczy finansowanie tej niszy, w której działa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a więc wtedy, kiedy jest pomysł, jest szansa na jego wdrożenie i zrobienie z tego produktu, ale ryzyk po drodze jest tak dużo, że szansa na sukces jest niewielka i biznes, który finansuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, nie jest zainteresowany finansowaniem tego. Więc nasza oferta w tym momencie, tak zwana szybka ścieżka, to jest taki w tej chwili flagowy, to jest produkt, którym staramy się oferować małym i średnim przedsiębiorcom szansę na sfinansowanie tego ryzyka w dowolnych, wybranych przez nich obszarach, jeżeli ten projekt jest dobry, czyli nie ukierunkowując, nie stawiając na konkretne branże, ale dając wsparcie w tym krytycznym okresie. Ja chciałem jakby dopytać, nie wiem, czy, bo to może dosyć specyficznie, nie wiem, na ile pan będzie w stanie odpowiedzieć tak ad hoc na to. Natomiast no bo małe i średnie przedsiębiorstwa to mimo wszystko duży agregat, są i małe i duże, bardziej zaawansowane technologicznie i mniej zaawansowane technologicznie, ale chciałbym zapytać przez taką perspektywę, i kto częściej być może aplikuje o takie wsparcie na B+R, ale też być może które projekty wy lepiej oceniacie, czy lepiej są potem finansowane, znaczy z takich dwóch grup. Jedna to być może mniejsze startupy technologiczne, które jakby wchodzą jakby w nowe technologie, na nowo tworzą, a z drugiej strony są firmy małe, średnie, które już działają w pewnej branży, ale chcą dokonać pewnej transformacji technologicznej, być może trochę produktowej też, z tych dwóch grup, które częściej aplikują i które są być może bardziej dojrzałe. Znaczy, nie ma tutaj chyba takiej prawidłowości. To znaczy, jeżeli chodzi o branżę, to oczywiście, jeżeli my mówimy o pracach badawczo-rozwojowych, więc zakładamy z założenia, finansujemy projekty, w których jest ten komponent badawczy. To po prostu tego szukamy. Nie finansujemy projektów inwestycyjnych. W związku z powyższym, oczywiście jest grupa zarówno startupów, czyli młodych, małych firm, które chcą zdobyć rynek z jakimś nowym produktem, jak również są firmy, które chcą poszerzyć portfolio, chcą zmienić branżę. Ale generalnie rzecz biorąc, naszym partnerem, jeżeli chodzi o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo to jest gro w tej chwili naszych, bym powiedział, wnioskodawców, to są to firmy technologiczne, które rozwijają swój produkt i tak naprawdę potrzebują, w zależności również od etapu, na jakim się znajduje praca nad ich projektem, różnych instrumentów wsparcia. I tu raczej staramy się budować łańcuch wsparcia w zależności od tego, na jakim etapie dany projekt się znajduje. I my jesteśmy oczywiście sami częścią większego łańcucha, ponieważ tak jak powiedziałem, rolą NCBR jest zapełnianie pewnej niszy, prawda, na tym etapie. Okej, rozumiem. Znaczy, moje pytanie jakby też było trochę takim wprowadzeniem. Rozumiem, że trudno wskazać być może, bo te instrumenty są bardzo różne, jest grupy, są rzeczywiście też różne, ale moje pytanie zmierzało do tego, trochę też być może prowokacyjne, pozwolę się nie tyle może nie zgodzić z tym, co pan powiedział, pan Bogdan Rogala, ale co przynajmniej postawić znak zapytania. Pan powiedział, że zmieniła się rzeczywistość, jak chociażby te firmy, centra biznesowe jakby zmieniły jakby rzeczywistość, że szans, że to technologia jakby spowodowała internet generalnie, jakby że one przyszły też i zmieniły rzeczywistość, ale rzeczywiście zastanawiam się, trochę wracając do tego, czy te technologie, one są narzędziem, czy one zmieniają realnie i one mają siłę sprawczą, bo dzisiaj duża część polskich firm, takich jak mówię, tradycyjnych, średnich, produkcyjnych, bo w tym kontekście trochę rozmawiamy, ona, ja bym powiedział, jest efektywna finansowo, produkcyjnie. Częściowo to było powodowane tym, że przez ileś czasu inwestowały w swój sprzęt, maszyny i urządzenia, ale bardzo dużo
duża część z nich jakby działa w tym obszarze właśnie produkcji, niekoniecznie w tym obszarze kreowania produktów, technologii i niekoniecznie też mają bardzo silne marki i systemy dystrybucji, sprzedaży. Ja mówię nie tyle, że takich firm nie ma, bo zawsze znajdziemy przykłady, które sprzedają, ale mówimy o pewnym, gdzie dominuje jakby to 80-90% I teraz jest trochę pytanie, bo ja pamiętam, zresztą pewnie duża część z Państwa pamięta taką książkę Świat jest płaski, gdzie internet miał z 2005 roku, internet powoduje, że wszyscy mamy równe szanse, w sensie my i pierwszy świat, Ameryka, Dolina Krzemowa i Azja, Afryka i tak dalej. Wszyscy mamy równe szanse i teraz na nowo się jakby konkurencja będzie rozgrywała. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy dominację, ja bym powiedział, jeszcze większą niż jeszcze 20-30 lat temu takich kluczowych firm jak Google, Amazon, Apple w obszarze tych właśnie tam, gdzie ten świat miał być płaski. Również oczywiście to nie jest tak, że małe firmy nie mogą sprzedawać, oferować swoich aplikacji, ale robią to przez Apple Store, Google Play, czy ich, które zabierają jakby dużą część ten. Więc moje pytanie trochę jest takie, czy rzeczywiście te zmiany, które dyskutowaliśmy, te procesy, one mają szansę zmienić pozycję krajowych przedsiębiorstw i tych startupów, które się tworzą i tych, które już istnieją i szukają nowego pomysłu na ten. Czy jednak będzie tak, że to kreowanie wartości będzie i tak skoncentrowane w tych obszarach, gdzie jest kapitał dzisiaj już, który dominuje i być może nawet bardziej jeszcze będzie skoncentrowane, a nasze firmy, w sensie te krajowe, będą raczej być może produkować, bo produkcja może być bardziej lokalna i też pewnie serwisować, bo to ona też jest potrzebna lokalnie. Mówię, czy nie? Czy zmienimy swoją pozycję? Czy w zasadzie ona się, zmienimy technologię, zmienimy sposób produkcji, zmienimy trochę produkty i usługi, ale pozycja jakby nasza relatywna w tych łańcuchach wartości będzie podobna. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Proszę Państwa, mówiąc o przemyśle 4.0, trzeba pamiętać o fenomenie podziału produkcji na część wirtualną i na część fizyczną. Można powiedzieć, że w przemyśle 4.0 procesy produkcyjne najpierw odbywają się w warstwie wirtualnej, w warstwie, która jest, nazwijmy to, modelem matematycznym rzeczywistych procesów, i to się zaczyna już od produktu. Najpierw model matematyczny produktu, potem ten model matematyczny produktu, który możemy zasymulować, możemy kształtować wirtualnie, zostaje wprowadzony do aplikacji związanych z procesami i jest optymalizacja procesów produkcyjnych, a potem jeszcze mamy warstwę wirtualną dotyczącą życia produktu już w fazie poprodukcyjnej, czyli życia na rynku. I teraz mówiąc o tym, że tak na dobrą sprawę w warstwie wirtualnej następuje integracja wiedzy poprzez to, że dane z całego procesu wytwórczego, dane z produktu, dane z rynku są gromadzone, można powiedzieć, w jednym miejscu, to równocześnie mamy ze zjawiskiem rozproszenia realizacji. Czyli z jednej strony zintegrowany świat danych, wiedzy, informacji, a z drugiej strony możliwość realizacji już fizycznej w bardzo rozproszonym systemie. Podam przykład, który mieliśmy okazję słyszeć z panem dyrektorem Staniłko 2 lata temu w Essen. Przedstawiciel największej firmy produkującej kombajny do produkcji obuwia. Mówi tak, dotychczas produkował wielkie kombajny dla Azjatów, ponieważ na tych maszynach były produkowane w wielkich ilościach trampki czy inne obuwie. Natomiast teraz w zasadzie zapotrzebowanie jest na małe maszynki, które można umieścić w sklepie obuwniczym czy nawet w kawiarni. Klient przychodzi, skanuje swoją stopę i tak na dobrą sprawę w bardzo krótkim czasie poprzez wydrukowanie tych
czułych elementów, nazwijmy to obuwia, plus konfekcjonowanie pozostałych elementów, otrzymuje indywidualnie wyprodukowany but. Czyli nie potrzeba fabryki. Ja mówiłem o tym, że znika granica pomiędzy zakładami. Po prostu zaczynają być rozproszone, zaczynają być, ten przemysł zaczyna być zintegrowany w fazie wirtualnej, natomiast rozproszony w fazie rzeczywistej, wykonawczej. No i to jest coś, co niewątpliwie stanowi szansę, ponieważ przejście na możliwość wykorzystywania danych o swoim produkcie stanowi dla tych uczestników łańcucha realizacyjnego, tak jakby z jednej strony dane do nich docierają i wiedzą, w jaki sposób wyprodukować, ale z drugiej strony mają szansę śledzić swój produkt. Czyli w pewnym momencie, jeśli jestem producentem jakiegoś podzespołu, mam szansę poprzez wbudowane sensory, poprzez wbudowany tak zwany embedded system, uzyskać wiedzę o tym produkcie i wiedzieć, co się dzieje z nim na rynku. Mogę mieć śledzenie trendów rynkowych, mogę również oferować dodatkową usługę, o której żeśmy tutaj wspominali, czyli tą funkcjonalność. Mogę mówić o oferowaniu, tak jak to podawany jest przykład Rolls-Royce'a. Rolls-Royce oferuje silniki samolotowe nie jako silnik, tylko jako usługę, która gwarantuje utrzymanie określonej żywotności tego silnika poprzez możliwość cały czas monitorowania jego pracy. Ja rozumiem, ale pozwolę sobie jakby wejść w słowo, tylko że ja rozumiem to zmianę produkcji i rzeczywiście na pewno będzie tak poprzez to, że w każdym produkt można bardziej opomiarować czujnikami i ta informacja jakby będzie też, ten producent będzie miał rzeczywiście więcej informacji, ale czy nie jest tak, że najwięcej informacji będzie miał nie wiem, ten, który jest, ma pewną platformę sprzedaży, integrator. Czy dzisiaj na przykład każdy, kto, firma, która wyprodukuje aplikację, znaczy tworzy aplikację, oczywiście ma też feedback od tych, którzy je używają, ale z drugiej strony, czy najlepsze, największej informacji nie ma Google, który ma porównanie iluś jakby tam set czy tysięcy czasem aplikacji. Znaczy, i zmierzam jakby w tym sensie, bo pan też powiedział, jakby, że kreowanie może być skoncentrowane, czy ta informacja może być skoncentrowana, produkcja rozproszona, tylko tak naprawdę to, czy jest produkcja rozproszona, czy skoncentrowana, to jeszcze może być neutralne. Pytanie jest, gdzie jest tworzona wartość, gdzie jest ta największa wartość, ta największa marża i czy ona jest skoncentrowana, czy ona jest jakby rozproszona i jakby tu jest jakby pytanie. Więc odpowiadając na to pytanie, pan w tej części wstępnej wspomniał o tym, że mamy do czynienia z modelami platformowymi, że ileś firm osiągnęło wiodącą pozycję na rynku poprzez zmianę modeli biznesowych. I rzeczywiście sytuacja jest taka, że w zakresie tego B2C działania platformy stały się podstawą do wykreowania marek, które osiągnęły najwyższe pozycjonowania na liście Fortune 500 czy wszystkich rankingach światowych. To niestety w jakimś sensie dotyczy podziału globalnego, ponieważ wygrywającymi w tym pierwszym etapie, że tak powiem, cyfryzacji i prowadzenia modelów platformowych były Stany Zjednoczone i Azja. To zostało bardzo szybko dostrzeżone przez Europę i Europa stawia między innymi poprzez program digitalizacji europejskiego przemysłu, stawia zadanie swoim krajom członkowskim stworzenia platform przemysłowych, czyli platform przemysłowych i przejęcia dominującej roli w zakresie wdrażania platform przemysłowych, w których ta wartość będzie w tym modelu głównie tutaj jako przechwytywana. Także to jest cel. Natomiast czy to się uda, to jest kolejne pytanie. Proszę bardzo. Chciałbym dodać, odnosząc się do pańskiego pytania, czy na tej fali technologii przemysłu 4.0 nasze firmy wypłyną, czy się zmieni układ sił, to ja uważam, to zależy i to nie jest zagwarantowane. Dlatego, że do tej pory nasz kraj się rozwijał oczywiście dzięki przedsiębiorczości biznesmenów, ciężkiej pracy pracowników, dobrej kadrze technicznej. Wykorzystaliśmy, to jest dowód, że wykorzystaliśmy nowe technologie, żeby tworzyć centra usług, dlatego że dzięki nowym technologiom
usługi mogą być wykonywane zdalnie, a kiedyś nie mogły być wykonywane zdalnie, tak? Kiedyś, jak wiemy, w przemyśle była skala działania tylko w przemyśle, a później przyszła skala działania w usługach dzięki nowym technologiom i obniżenie kosztów. Natomiast musimy pamiętać, że część tego sukcesu to był zrobiony w oparciu o niższe koszty pracy, zwłaszcza w naszym regionie Europie Zachodniej i Wschodniej, Europie Zachodniej. I teraz podam taki przykład, przeczytałem taką informację z jakiegoś raportu międzynarodowego na temat robotów przemysłowych. Jak ULO pasuje do przemysłu 4.0, co może być dla nas również zagrożeniem. Zważywszy, że budowaliśmy biznesy często w oparciu o niższe koszty pracy. Prawdopodobnie na świecie jest w tej chwili 2 200 000 robotów przemysłowych. W ubiegłym roku sprzedano na świecie 370 000 robotów, z tego 40% w Chinach. 140 000. Druga była Japonia 42, trzecia Korea Południowa 40, Stany Zjednoczone 33 i Niemcy najwięcej w Europie 22. Czyli Chiny kupiły tyle robotów i zainstalowali, ile 5 pozostałych potęg przemysłowych. Także to pokazuje, że Chiny zbudowały swoją potęgę w oparciu o niskie koszty pracy, ale mogą wzmocnić swoją potęgę w oparciu o robotyzację 4.0. Jak w tym wszystkim odnajdzie się Europa, to jest duży znak zapytania. Ale jak gdyby to jest też kierunek dla naszych firm i przedsiębiorców. Jak mówię, mając dobrą kadrę techniczną, mając już dobre doświadczenia, mając dobre postawy pracowników i tak dalej, żeby inwestować właśnie w tym kierunku i przynajmniej zachować tą przewagę konkurencyjną, jeśli jej nie poprawić. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo proszę. Pan chciał ad vocem trochę, czy dopowiedzieć coś? Bardzo proszę. Na które pytanie? Nie, bo pan zgłaszał jakby chęć. No bo rozumiem, pan jest trochę w takiej funkcji z głosem odniesienia się, podsumowania, ale że tak, ma pan... to zawsze jest takie pytanie, a co rząd na to? A co rząd może zrobić? Nie, znaczy, jeżeli, przepraszam tylko, jeżeli chce pan odpowiedzieć jakby co politykę, to ja bym proponował tą kwestię zostawić na ostatnią część. Ja, to trzeba operować też definicjami i realnym obrazem rzeczywistości, definicjami, które są oparte na tym, co nie co ktoś chce sprzedać, tylko o tym, na tym, co kto umie zastosować. To jest w ogóle podstawowy problem, że rozwój gospodarczy, zdecydowanie odpowiadając na pana pierwsze pytanie, jest w ogóle życie ludzkie w ostatnich 200 latach jest najbardziej kształtowane przez technologię. Ale tylko głównie w tych momentach, w których ludzie nauczą się masowo stosować. I to zajmuje około 40-60 lat. Praktycznie w każdej technologii. Krosno mechaniczne starano się zastosować przez 40 lat, ale dopóki autor tego krosna jakby nie nauczył się je standaryzować i potrzebował do tego rzemieślników, którzy mu je zbudowali, ponieważ nie wymyślił, nie umiał go zrobić, a potem on się przenosił z firmy do firmy i nikt nie umiał tak naprawdę cały z tym samym zespołem, nikt nie umiał tego replikować, co on zostawił, to się zepsuło. I każda technologia tak działa, centralizowana energetyka, też to było wiele lat zanim zbudowano infrastrukturę. Smart City, no tak, ale kto umie obsługiwać Smart City w mieście, w sensie w mieście jako w administracji miejskiej, tak? Kto umie zadać pytanie systemowi, który już jest zainstalowany. To są cudne historyjki o maszynach, które są postawione, a są niepołączone, chociaż mają kable, żeby się połączyły. No czemu? No bo dyrektor produkcji jest 40 lat starszy od tych maszyn. On po prostu nie wie, co z nimi zrobić. Więc tak naprawdę, jak spojrzymy na to pytanie, gdzie są ci najwięksi? No tam, gdzie jest najszybszy dopływ wiedzy, ale nie ludzkiej tylko organizacji uczących się, które tą wiedzę przetwarzają. I Europa ma z tym straszny problem. To jest bardzo poważny problem zaniku dużych firm w Europie, które są organizacjami, które umieją wystarczająco intensywnie inwestować w procesy uczące się, w ludzi, w zespoły badawcze. Ja nie mówię, żeby budować Dell Labs i mieć tam 1000 naukowców, to już dzisiaj te czasy minęły, ale właśnie też można zobaczyć, jak szybko uczą się te największe firmy. Google ma największą ilość publikacji wysoko punktowanych w czasopismach naukowych na świecie w dziedzinie AI. On jest 2 razy większy niż drugi uniwersytet za nim. I to nie z MIT zresztą ten uniwersytet. A w Europie pierwszy jest w Zurichu.
gdzieś tam w jakimś 9 miejscu, kolejny jest w Cambridge i w Oxfordzie i daleko, daleko, daleko. Więc tak naprawdę jak my patrzymy na tą rzeczywistość, to kluczem nie jest jakby opowiadanie o tym, jakie to maszyny możemy postawić, tylko kto w ogóle jest w stanie zastosować i stworzyć coś za pomocą tych narzędzi. Bo to, że serwityzacja jest możliwa, to jest ok, ale jak wiele produktów Państwo chcą kupić w modelu abonamentowym, to jest też opór klienta w wielu przypadkach. Więc tak naprawdę wszyscy zmagają się z tym samym. Znaczy, ten, kto jest pierwszy w modelu platformowym, jest w stanie, jeżeli cyfrowy, jest w stanie obsłużyć wszystkich entuzjastów. A jeżeli to jest globalna grupa entuzjastów, to jest tam powiedzmy miliard. Zostaje tam, nie wiem, ile jest ludzi na Ziemi, 10 miliardów, 7. Dostaje 8 miliardów i on będzie tych kolejnych dołączał, tych, którzy zrozumieją, co w tym chodzi. A problem jest zawsze taki, że ta druga platforma może się nie pojawić. Więc jak Państwo obserwują wojny handlowe na świecie dzisiaj, tak, to one właśnie z tego wynikają, że państwa sobie nie potrafią poradzić ze skutkami cyfryzacji i z platformowymi modelami biznesowymi, z tą masową robotyzacją na przykład w Chinach. Amerykański przemysł też nigdy nie produkował tak dużo, jak produkuje teraz, ale za pomocą tak niewielu pracowników, jak produkuje. I to też jest przyczyną, dla której wybrano tego prezydenta, którego wybrano. Znaczy po prostu oni, ci wcześniej zostali zwolnieni, nie wiedzieli, co robić ze sobą. W tych stanach, w których on wygrywał, była głęboka deindustrializacja. Więc świat zdecydowanie jest płaski, a jak spojrzymy na PKB skoncentrowane na metr kwadratowy, no to jest ultra niepłaski. Znaczy I nawet w zasadzie, jeżeli się patrzy na dane, to one, ta koncentracja potrafi rosnąć. I to jest rzeczywiście jakby to było jakby to pytanie trochę, znaczy, bo to, że świat się zmieni, ta rzeczywistość się zmieni technologicznie, też inne produkty będą, to jest jakby naturalne. I to się dzieje i można być i liderem, i nie liderem, i tak z biegiem czasu, prędzej bądź później, jakby to się zmieni. Natomiast jakby kluczowe, fundamentalne jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie przy okazji jakby tych zmian, tej rewolucji, jakby zmienić trochę reguły gry i naszą jeżeli mogę, dwa zdania. W poprzedni piątek się specjalnie wybrałem na kongres firm rodzinnych do Katowic, dlatego że w naszych badaniach, my od 2 lat prowadzimy jako ministerstwo badania z firmą Siemens o uwarunkowaniach w ogóle związanych z tak naprawdę wdrażaniem przemysłu 4.0. Bo nas jakby mnie interesuje, nie wiem, Polska jako hub maszynowy, bo to jest trochę fantasmagoria, będąc sąsiadem Niemiec, ale to choćby żebyśmy mieli kupić, zastosować, to jest w ogóle kluczowy challenge. I widzimy to na świecie, że gospodarki, które inwestują w tak zwane intangibles, czyli te rzeczy niewidzialne, tak, to nie jest tylko własność intelektualna, to oczywiście są marki, są bazy danych, w ogóle relacje posiadane między przedsiębiorcami, tak, które pozwalają w ogóle spotkać kogoś, kto umie coś robić, czego ja nie umiem zrobić, programy komputerowe, informacja geologiczna i tak dalej, to są te rzeczy, w które się inwestuje, ale się ich nie widzi. I to, co jest kluczowym problemem w Polsce, to jest to, że decyzje inwestycyjne są, to na badaniach wyszło, w średnich małych przedsiębiorstw skoncentrowane w rękach właściciela, to jest 90% władzy nad tym, na co się wydaje pieniądze. I to jest pytanie, jakie są jego horyzonty, co chce zainwestować. No i zazwyczaj jak się go pyta, w co chce zainwestować, jakby miał jeszcze więcej pieniędzy niż ma teraz, byśmy dali mu prezent, to miał się kolejną maszynę. Tak. No bo myśli o skali. Ostatnie zdanie. Okay. Ale bardzo jest trudno w Polsce, i to na tym polega w ogóle zapóźnienie, takie cywilizacyjne. Europa jest cała zapóźniona w tej kwestii. W Stanach Zjednoczonych inwestycje w aktywa niematerialne, one mają charakter kosztów utopionych i ludzie po prostu się boją tego typu kosztów. Już przekroczyły jakieś 5-6 lat temu inwestycje w aktywa fixed, tak? te trwałe. W Europie jeszcze nie, a w Polsce to jest już bardzo długo. I to jest w ogóle, to jest klucz do zrozumienia jakby tego, co decyduje o transformacji. To jest zrozumienie, że inwestycja w aktywa, które są głównie kosztami utopionymi, a mają gigantyczne efekty rozlewania się i komplementarne, takie to się nazywa synergie,
to sprawia, że nagle wartość potrafi wzrosnąć, ale nie można nigdy w jedne tylko inwestować, znaczy nie da się, ale nie da też, się zainwestować w człowieka, a nie dać mu komputera. Znaczy, to nie ma... Ja rozumiem, ale też jakby trzeba mieć świadomość, że jakby tam w Stanach też jakby to firmy, to biznes jakby komercyjny inwestuje jakby w te rzeczy, czyli też, no bo to nie jest tylko, żeby zainwestować, ale też umieć jakby ściągnąć jakby z tego, na bazie tego podobrać wartość i ściągnąć zysk. Ale ja teraz chciałbym zawiesić, jeszcze jest ta trzeci temat, czyli co można zrobić, ale to zawieszę. Chciałbym oddać głos, prośby o pytania, komentarze do sali. Jest mikrofon tutaj, bardzo proszę, tam już się zgłasza osoby. Okej, okay, tam... Chwileczkę, bardzo proszę, nie, kolejność tam pan... Gdzie są produkowane te roboty przemysłowe? Bo tyle tysięcy, ale któż jest tym geniuszem, kto produkuje te roboty przemysłowe? To pani wyjaśni, robot ale przemysłowy ma, ma 40 lat, też mam coś do powiedzenia za ten temat, ma 40 lat, to jest bardzo stary produkt, to nie jest żadna nowość. Ich się generalnie produkuje w 5-10 fabrykach na świecie, w sensie koncernach, ponieważ to już jest takie commodity. Do tego to, jest, to co jest nowe, to jest to, co jest doklejone do robota, to co sprawia, że on jest inteligentny. Okay. W Europie też są ale takie fabryki. Przepraszam, ale ja chciałbym, ja rozumiem, zanotowane jakby sprawy. Ja tylko mam taką prośbę, ponieważ jakby czas jest ograniczony, to prosiłbym tylko, przypomnę tą prośbę, żeby szanować jakby też innych i syntetycznie się wypowiadać. I mam taką prośbę, że my zrobimy jakby rundę pytań i komentarzy. Proszę też do panelistów, żeby trochę zapamiętali i też potem się odnieśli do nich i wtedy odpowiedzą, a nie będziemy jakby jedno pytanie, bo po prostu nie wyrobimy czasowo. Bardzo proszę, pan Marcin Skrzypek. Tak, Marcin Skrzypek, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, to zupełnie może instytucja kultury, ale akurat działałem w tych technologiach różnych, tam internetowych. I mam, znaczy po pierwsze uważam, że ten pan, co ostatni mówił, to jest wstęp do koreferatu, bo naprawdę ten koncept entuzjazmu wokół 4.0 i tak dalej, to trzeba mocno zweryfikować. Światła inteligentnie nie działają, tak, rowery elektryczne się pojawiają, nie ma po czym jeździć, a jednocześnie inwestuje się w transport samochodowy tylko dlatego, że klienci akurat jakichś władz publicznych odczuwają fizyczną przyjemność, żeby przejechać przez niepotrzebny wiadukt za 60 milionów. Także ten łańcuch wartości to jest zupełnie inaczej wygląda niż przynajmniej od strony tutaj obywatela, niż to się wydaje przedsiębiorcom. Ale to także tu, nie wiem, może jakoś by się dało krytycznie spojrzeć na to wszystko, wychodząc od pewnych tutaj stwierdzeń, co pan ostatni wygłosił. Druga rzecz, takie dwie kwestie, bo pan zadał pytanie, gdzie jest marża w tym wszystkim, a ja się pytam, gdzie jest waluta. Waluta 4.0, czy to nie jest przypadkiem uwaga i czas klientów, bo my już pieniądze mamy, ale o ile w 2000 roku według badań Facebooka czy jakichś innych istniejących wtedy operatorów młodzież się skupiała przez 12 sekund, to teraz się skupia na 2,5 sekundy. Udaje się bardzo dużo zmieścić, zapakować tej uwagi, ale już dalej jest, po prostu jest konkurencja o uwagę, nie o pieniądze, o uwagę, żeby pokazywać na przykład reklamy jakichś tam innych firm. I teraz na to chciałbym zwrócić uwagę, a przez to może idę do takiego pytania już bardziej syntetycznego. Czy widzą panowie asymptotę technologicznej opłacalności rozwoju technologicznego? Czyli, że nie da się więcej dawać ludziom szczęścia technologią. Przykłady mógłbym podać, ale miał być syntetycznie. Okej. Tam zaraz, okej. Okay. Proszę tylko sygnalizować mi wcześniej, jakby ktoś chce zgłosić, ja będę pamiętał i ten. Proszę też o przedstawienie się. Michał Gulczyński, chciałem zapytać o ten optymistyczny temat, że przemysł 4.0 jest szansą na nową przewagę konkurencyjną Polski, zwłaszcza opartą na lokalności, bo w panu wypowiedziach nie zobaczyłem niczego, co by rzeczywiście pokazywało, że to jest szansa. Mówili panowie o tym, że ten proces jest podzielony, że najpierw jest część ta, powiedzmy, zdalna, gdzie się produkt planuje, później jest ta produkcja sama, być może właśnie w sklepach. No ale jaka jest szansa, że właśnie polskie firmy będą za tą pierwszą część też odpowiadały,
że na przykład firmy obuwnicze, bo pan o tym taki przykład podał, takie jak CCC czy Wojas, będą wytrzymywać konkurencję z tymi, którzy jako pierwsi stworzą platformę projektowania tych butów i potem w sklepach będą te buty dystrybuować? Wydawało mi się, że zadawałem to pytanie, natomiast odpowiedź chyba nie jest taka oczywista, ale tutaj bardzo proszę z przodu, by prośba o głos i komentarze. Jan Celak. W zasadzie moje pytanie to szło w tym samym kierunku, bo jak ja słuchałem tej dyskusji, to w zasadzie doszło wrażenie, że Polska w zasadzie nie ma szansy tutaj w takiej konkurencyjności. Te wszystkie technologie, pomysły powstają gdzie indziej na zasadzie. No. Kto inny jest twórcą? No to my możemy być takim podwykonawcą, jak byliśmy, czy czegoś takiego jako tania siła robocza może tylko. No. Bo Chińczycy jak w tej chwili też mają tanią siłę roboczą i technologie lepsze, stanie pracują. No, to nie wiem, jaką mi to szansę mam. Doszło wrażenie, że nie z tej dyskusji. Dziękuję bardzo. To Luke, tak? Chciałeś? Miałem przyjemność być na tej samej konferencji dotyczącej firm rodzinnych i podczas naszego panelu już dyskusyjnym na temat przemysłu 4.0 poruszono taką kwestię, gdzie małe firmy rodzinne zatrudniające 8, 10, 15 osób w pojedynci ciągle są na poziomie przemysłu 2.0, tak właściwie, tak? Mają swoją maszynę, a dużo ręczną robotę i pytanie jest, czy automatyzować, czy nie, czyli tak właściwie, czy wejść w trybie w latach 70. zeszłego wieku, lub też, czy przeskoczyć mentalnie organizacyjne i inwestycyjne i przeskoczyć od razu do 4.0. I to nie jest problem technologii, to jest problem mentalności, organizacji, o której też tutaj był dzisiaj mowy. I to jest problem też akceptowanie nowej rzeczywistości. I tu przede wszystkim był głos taki, no mamy tutaj trzy firmy, czyli zatrudniające po 8, 10, 15 osób. Każdy z tych firm robi komponenty, czy produkuje komponenty plastikowe. Tak właściwie opierają się na te same technologie, te same fachowcy i tak dalej. Wiem, dobrze, to być może pierwszy krok to jest uzyskanie skali, a od razu był wtórny odpowiedź, ale wtedy tracimy naszą rolę jako firma rodzinna i stajemy się zwykłym koncernem i my nie chcemy to utracić. I to jest ten problem, że jeśli mówimy o lokalności, o tak właściwie, i to jest mocno korzenione w polskiej gospodarce, czyli te firmy rodzinne, te działalności gospodarcze, to jest to jeden z wielkich wyzwań tej transformacji w pierwszej kolejności, zanim zaczynamy rozmawiać właśnie o przemysłu 4.0. Bardzo dziękuję. To pani. Proszę sygnalizować, jeżeli ktoś jeszcze chce zabrać głos. Dzień dobry, Danuta Marciniak. Widząc pomysł na lokalność, czy dyskutujemy o lokalności małych i średnich przedsiębiorstwach, dodając do tego to, że gospodarka czy produkcja idzie w stronę indywidualizacji produktów. Chciałabym, żeby Państwo odnieśli się do tego, że stajemy się jakby bardziej zdehumanizowani, w sensie, że komunikatory wystarczają nam za spotykanie się, oddzielamy się jak gdyby tak społecznie, te grupy istnieją raczej wirtualnie. Takie zderzenie dwóch idei, bo mi się zdaje, że wszystkie te walki o coś lepszego prowadzą do czegoś dehumanizacyjnego, tak ogólnie mówiąc, nie wiem, czy dobrze się wyjaśniłam, tak, że to jakaś taka kontra jest, tak? Rozumiem. Widzę, nie ma pytań, więc ja... A propos tych butów na miarę, bo to bardzo konkretny przykład. 20 lat temu interesowałem się cyfrowym drukiem książek na zamówienie, no bo to jest w kulturze mało odbiorców tych książek, prawda, miało to być tańsze. 20 lat temu chodziło tylko o to, żeby na zamówienie móc wydrukować sobie na jakimś terminalu drukującym książkę, żeby nie drukować minimum 200 egzemplarzy czy 1000, tylko na zamówienie, żeby to się opłacało. Do dzisiaj czegoś takiego nie ma. Pytanie, dlaczego? Jak, niech pani powie. Że jest drogie, pani mówi. Ja wiem, że są, ale to jest drogie. Pytanie, dlaczego? Okej, ja nie wiem, czy
Okej, okay, ja prosiłbym teraz jakby, żeby zatrzymać jakby ten mikrofon już, bo też czas nas goni. Prosiłbym rzeczywiście też panelistów o odniesienie się jakby do tych pytań, natomiast no tutaj z tych komentarzy też przejawiało się takie, że też to coś wcześniej jakby z też dyskusji panelistów z głosów było widać, znaczy, że to chyba nie jest tak, że czy przemysł 4.0 jako filozofia, jako pewne zmiany, które się dzieją, to są zero-jedynkowe, w sensie, że zmienią tak albo inaczej. Znaczy, to jest trochę tak, czy my jesteśmy w stanie wykorzystać jakby te zmiany jakby dla naszych korzyści. I tak samo jakby te w kontekście też tych zagrożeń, które tutaj były pojawiane. No, one są, tak? Tylko, że nóż też jest jakby ostrym, niebezpiecznym narzędziem. Można je wykorzystać jakby, żeby kogoś skrzywić, albo żeby kogoś, albo nawet nieuważnie samemu się zranić. Więc to jest trochę chyba tego, jak my dostrzeżemy te zagrożenia i jak będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, no i też pewne inne czynniki. I w tym kontekście jakby, że z prośbą o odniesienie się, ale też to moje trzecie pytanie, bo ono jest jakby z tym związane, znaczy co państwo, sektor publiczny generalnie może zrobić, żeby być może wesprzeć to, żeby wykorzystać szanse albo wyeliminować zagrożenia. Każdemu dam głos, jako pierwszy pan Andrzej Soldaty, jeżeli mógłby, tak? Albo pan Bogdan Rodar, ale to w zasadzie obojętnie, który z panów. Ja chciałem, żeby panowie najpierw powiedzieli, potem pan sektor z NCBR-u i potem pan... Co z roli państwa? Tak, tak, też, co można zrobić. Ja się tu chciałem odnieść do... To są jakby dwie kwestie, jest prośba o odniesienie się i potem łącznie jakby z co, co można zrobić. Chciałbym się zwłaszcza odnieść do tutaj pytania, czy uwag pana Skrzypka, że to jest może za dużo, jakaś taka moda na temat 4.0 i tak dalej. Być może tak jest i również o Smart City tak jest, ale moim zdaniem nabiera to coraz bardziej realnych kształtów. Myślę, że co roku już jest duża różnica, że to staje się bardziej pragmatyczne, bardziej zrozumiałe i tak dalej. To zawsze jest z nowym trendem. Jak przypominamy sobie wiele lat temu, jak internet wybuchł i jak nawet firma z handlu stalą ogłosiła, że wchodzi w internet, to następnego dnia rosły akcje na giełdzie. I później wiele się, że tak powiem, załamało i wszystko wróciło później do swojego biegu, tak? Natomiast chciałem panu powiedzieć, że wiele rzeczy, bo to pan wspomniał, to nie działa, to nie działa. Wiele rzeczy działa. Działa rower miejski, działa inteligentne oświetlenie i tak dalej. Tylko to musi być poparte dobrym projektem, dobrym planem, przygotowaniem i powiedzmy dobrą firmą, która to wykona. Również jak popatrzymy na przemysł, ja się zgadzam, że przemysł 4.0 to jest bardziej proces, tak? No to się po prostu na naszych oczach dzieje, staje i gdybyście państwo zobaczyli jedną z polskich fabryk, nie wiem ilu z państwa naprawdę było w tej chwili w nowoczesnej polskiej fabryce, niezależnie od właściciela, to bylibyście państwo zszokowani, jak to są nowoczesne fabryki. Często, kiedyś rozmawiałem z dyrektorem Bosch Siemens w Polsce, którzy produkują pralki, tego typu rzeczy, on mi powiedział, najlepsza fabryka w Europie jest w Polsce. Się rozmawiał z Fiatem, powiedział, najlepsza jakość w fabrykach Fiata na świecie jest w Tychach i tak dalej. Także my nie jesteśmy też krajem, który jest na początku tego wszystkiego. My również, ale jest wiele też rodzimych firm. Weźmy firmę Solaris czy firmę APS. Jak mówimy o tej wartości dodanej, bo on wspomniał o tych podwykonawcach, to właśnie pytanie jest takie, na ile wykorzystamy te wszystkie trendy, te technologie, wsparcie państwa, startupy i tak dalej, na ile wykorzystamy do tego, żeby stać się Solarisem, który nie produkuje podzespołów dla kogoś, tylko produkuje produkt i to bardzo nowoczesny, bo pierwsze samochody elektryczne, autobusy bodajże w Europie zrobił Solaris i tak dalej. Więc to jest bardzo dobry przykład emancypacji firmy, która zaczęła tworzyć markę własność dodaną. I to samo, ten sam proces to jest szansa dla wielu innych firm, małych, średnich, zwłaszcza w tej szansie, którą daje ten przemysł produkcji rozproszonej, prawda? Ale nic nie jest czarno-białe. Są szanse, są zagrożenia i nikt do końca nie wie, jak to się potoczy. A jedna rzecz, którą państwo może zrobić, żeby to zwiększyć te szanse?
Ja uważam, rozmawiałem tutaj z panem dyrektorem Czarneckim z NCBR i śledzę w mediach, i ja uważam, że to jest dobry pomysł, żeby selektywnie wspierać dobre innowacje, dobre firmy, które mają dobre pomysły. Według mnie jeszcze brakuje takiego wsparcia, gdzie być może w wielu krajach to są prywatne fundusze inwestycyjne, że u nas brakuje tego wsparcia, że ten startup zaczyna już żyć, już ma sukcesy, ale nie może przeskoczyć do kolejnego etapu dobrej, średniej firmy. Kto będzie finansował tego typu, powiedzmy, nowe przedsięwzięcia? Ale to, co zaczyna robić NCBR, to moim zdaniem jest to dobra reakcja na potrzeby czasów, w których żyjemy. Okay. Natomiast jest kolejny krok, jak wylansować z tych średnich firm firmy duże. To jest rzeczywiście wyzwanie. U nas często powstaje bardzo dużo firm, ale w stosunku chociaż nawet do innych krajów europejskich, jakby to ten wzrost jest jakby dużo wolniejszy. Pan Andrzej Soldaty, to sama prośba, trochę odniesienie ewentualnie i co państwu może? Proszę państwa, rzeczywiście tytuł tego panelu powinien być zakończony znakiem zapytania, ponieważ Przemysł 4.0 jest szansą, ale jest również zagrożeniem. Tu nie ulega wątpliwości, dlatego w zasadzie powinniśmy sobie odpowiadać na pytania, co zrobić, żeby był szansą, a nie zagrożeniem. To nie jest problem tylko Polski. Czytam artykuł, który okazał się kilka lat temu. Czy Przemysł 4.0 jest zagrożeniem dla małych niemieckich przedsiębiorstw? To jest tak jakby typowy problem, który się pojawia we wszystkich krajach. I rozwarstwienie, o którym żeśmy mówili, że ci, którzy są tymi pionierami w wykorzystywaniu przemysłu 4.0, pozycjonują się coraz wyżej w łańcuchach wartości, mają coraz większą rentowność, a przede wszystkim te sektory małych, średnich przedsiębiorstw zostają w tyle. I tutaj interwencja jest niezbędna. Interwencja, którą we wszystkich krajach obserwujemy, w Polsce jest również podejmowana, która odnosi się, można powiedzieć, do kolejnych kroków w procesie transformacji. Ja określam te kroki na takiej krzywej, pokazującej, nazwijmy to, pięć kroków do przemysłu 4.0. Pierwszy krok to świadomość. Trzeba uświadomić, co ten przemysł 4.0 daje, jakie są zagrożenia, jakie są szanse. Jak już przedsiębiorca, jak już rynek jest uświadomiony, to trzeba ten rynek ukierunkować. Czyli niezbędne jest ukierunkowanie, pokazanie, w którą stronę należy iść, jakie działania wykonywać, jakie działania, które przynoszą konkretne efekty. Czy efekty związane z tworzeniem bardziej zaawansowanych produktów, które będą produktami już inteligentnymi, czy zwiększenia produktywności, czy lepszego wykorzystania zasobów. Przemysł 4.0 daje różne możliwości, w związku z tym trzeba wybrać to, co dla danego przypadku jest najbardziej korzystne i tak na dobrą sprawę ukierunkować. Jeśli już przedsiębiorca jest uświadomiony i ukierunkowany, to przeważnie pojawia się problem kompetencji. Okazuje się, że nagle, chciałoby się to zrobić, ale załoga jest nieprzygotowana, menadżerowie również. W związku z tym budowanie kompetencji, które rozumiemy jako i wiedza, i umiejętności, i nastawienie, jest niezbędne. Mając te trzy kroki, które określam jako działania w obszarze miękkim, no bo to tak na dobrą sprawę uświadomienie, ukierunkowanie czy też wiedza, niezbędne jest popatrzenie na część twardą, czyli na rozwiązania, o których pan mówił, o niejako przygotowywaniu rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań dedykowanych również dla tego małego, średniego sektora. Odwiedzając targi hanowerskie, które są, można powiedzieć, pokazem przemysłu 4.0 co roku, widzimy bardzo dużo działań, choćby na rynku niemieckim, prowadzonych choćby przez Instytut Fraunhofera, gdzie są przygotowywane, specjalizowane rozwiązania przemysłu 4.0 dla małych i średnich, czyli właśnie dla tego sektora, który jest, można powiedzieć, głównym obszarem tworzenia PKB w zakresie przemysłu. No i oczywiście dalej wdrażanie rozwiązań, czyli stworzenie całego mechanizmu uniknięcia ryzyka. Tutaj była mowa o unikaniu ryzyka. Powstają w Europie centra kompetencji przemysłu 4.0. Powstaje cała sieć tak zwanych Digital Innovation Hub. Powstają instalacje demonstracyjne i symulacyjne, które pozwalają przedsiębiorcy wyjść ze strefy komfortu obecnego, bo często tak jest, że mam kontrakt, w związku z tym uważam, że to jest strefa komfortu i że to już jest na wieki wieków. Amen. Nieprawda, jest to na bardzo krótko.
i natomiast boję się wyjść dalej, ponieważ muszę ponieść ryzyko. Jeśli jestem w stanie moje rozwiązanie zasymulować, jeśli mogę to zrobić w sposób zdecydowanie niższy kosztowo niż robienie tego w warstwie fizycznej, to w tym momencie mam szansę rzeczywiście uniknąć tego ryzyka. I to są działania, które są w tej chwili bardzo konkretnie przewidziane w programie, który jest prowadzony w ramach projektu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, którym jest z jednej strony przygotowane powołanie Platformy Przemysłu Przyszłości jako integratora działań na rzecz przemysłu 4.0, ale z drugiej strony stworzenie odpowiednich narzędzi, odpowiednich zasobów do realizacji tych działań. Bardzo dziękuję. Pan Robert Czarnecki, w kontekście dziękuję. Tego, co się działo, w kontekście naszej dyskusji, na ile jakby to, co robicie... Oczywiście, tak krótko. Mnie bardzo się podobało tutaj stwierdzenie pana, że czuję się nieco rozczarowany, bo okazuje się, że paneliści nie zaprezentowali optymizmu i nie pokazali tych szans, że my jesteśmy w stanie zyskać na tej transformacji, prawda, i przemysłu. Ja bym się zapytał i wszystkich państwa, a z czego mamy czerpać ten optymizm? Prawda? I nie w kontekście na zasadzie, że nie mamy czerpać, tylko żebyśmy sobie odpowiedzieli, co musimy zrobić, żeby osiągnąć ten sukces. Ludzie w Polsce nie są głupsi. Przedsiębiorcy nie są głupsi niż inni partnerzy. Pewnych rzeczy nam brakuje i pewne rzeczy mamy do wykonania, jeżeli chcemy ten sukces osiągnąć. I teraz jest kilka na pewno rozwiązań kierunkowych i tu interwencja państwa jest niewątpliwie przydatna, dlatego że stopień skomplikowania, ilość tych interakcji w zakresie tworzenia przemysłu 4.0, gdzie to słowa też integracja odmieniane jest na wiele różnych sposobów, powoduje, że indywidualne wysiłki, zwłaszcza małych przedsiębiorców, które nie mają kapitału, nie mają know-how i tak dalej, same sobie nie poradzą. Jakie to mogą być rozwiązania? Po pierwsze specjalizacja. Tu się kłania zresztą kwestia również lokalności. Co to znaczy specjalizacja? Są branże, w których widzimy, że są tak kapitałochłonne, że szanse nasze są niewielkie. Jeżeli mówimy o produktach na przykład biotechnologicznych i naszym wysiłku wkładanym tu, to owszem, ochrona własności intelektualnej pozwala nam zachować i uzyskać sporo z tego tortu, o którym pan wspominał, kto przejmuje, ale tak naprawdę oglądamy, że i tak na wczesnym etapie musimy oddać w cudze ręce, dlatego że nie jesteśmy w stanie ani kapitałowo, ani technologicznie pociągnąć tematu dalej. Tak? Są inne branże, w których okazuje się, że kapitał intelektualny, wiedza i zaangażowanie naszych zarówno przedsiębiorców, czy to są informatycy, czy inne branże, gdzie stosunkowo dużo można zachować dla siebie. W związku z tym pewna specjalizacja i świadomy wybór, gdzie się koncentrujemy, gdzie koncentrujemy nasze wysiłki, a gdzie odpuszczamy, jest pewnym kluczem do sukcesu. Drugie to skoncentrowanie wysiłków i odpowiedź na pytanie, co mamy, co daje nam przewagę. I na przykład, jeżeli chodzi o naszą ofertę NCBR, w tej chwili jednym z narzędzi jest stworzenie strategicznych wspólnych przedsięwzięć, gdzie na przykład z województwem lubelskim weszliśmy we przedsięwzięcie pod nazwą Fotonika. Województwo lubelskie przyszło i powiedziało, że po zbilansowaniu w ramach swoich regionalnych, inteligentnych specjalizacji mają potencjał w zakresie nauki, to jest to, o czym mówiłem na początku, jesteśmy przekonani, że bliska współpraca z nauką jest kluczem dla sukcesu, mają potencjał, mają przedsiębiorstwa, mają współpracę naukową i tak dalej. W związku z tym to jest coś, w czym oni chcą się specjalizować, a więc świadomy wybór obszarów, w którym się chcemy wyspecjalizować, daje również szansę na sukces. Kolejnym jest interwencja państwa poprzez tworzenie, to o czym powiem jeszcze raz, na przykład doboru właściwych instrumentów wsparcia w zależności od potrzeb. Jeżeli mamy projekt, pomysł, świetny pomysł na wczesnym etapie, gdzie ryzyko jest tak duże, że żaden przedsiębiorca, anioł biznesu, ani żaden fundusz nie wejdzie, to państwo może wchodzić i instrumentem w tym momencie powinna być pewna dotacja. Znaczy my się godzimy z tym, że dajemy pieniądze, nie zobaczymy być może zwrotu. Tam, gdzie produkt już czy projekt jest zaawansowany i widać szansę na komercjalizację, gdzie również prywatny biznes gotów jest zainwestować, nie ma potrzeby rozdawania pieniędzy, ale można dawać kredyty, prawda? Można również stosować wejścia kapitałowe i tutaj również nowe instrumenty, w które w tej chwili wchodzimy, czyli wchodzenie w fundusze, tworzenie instrumentów zwrotnych, tak ażeby jeżeli okaże się, że sukces komercyjny na jakimś projekcie się pojawia, ażeby pieniądze wracały na finansowanie kolejnych projektów.
nowa działalność ryzykowna, powiem od razu, dlatego że sektor publiczny nie jest przyzwyczajony do tego, ażeby podejmować duże ryzyko straty pieniędzy, gdzie od razu się mówi, że z 10 projektów 8 nie wypali. I później pytanie, kto dobrał te projekty, dlaczego wszedł w coś, co z założenia było bardzo ryzykowne i tak dalej. To też jest ta zmiana mentalności, o której tu panowie mówili w jednym z wymiarów. Zaraz się pewnie odniosę, jeśli pan pozwoli. I ostatni element, chcę powiedzieć jeszcze jedno, gdzie jest interwencja państwa i szansa na sukces dla nas. Skoncentrowanie wysiłków poprzez to, że państwo jako duży odbiorca może gwarantować rynek. I to są to koncentrowanie wysiłków również w tych programach, które próbujemy pomysł kopiować z Amerykanów, ale w naszych własnych warunkach. Mianowicie zamawianie pewnych nieistniejących produktów, dając rynek. Przykładem tutaj jest elektromobilność i program, który uruchomiło Narodowe Centrum jako pierwszy taki flagowy w tym myśleniu, mianowicie zamówienie autobusu elektrycznego, hybrydowego, ekologicznego, gdzie postawienie warunków technicznych, technologicznych wymusza innowacyjne podejście. Natomiast co jest najważniejsze i co skłoniło wszystkich ważnych graczy na polskim rynku, żeby się zgłosili? To, że myśmy zagwarantowali rynek, że sukces powoduje rynek. Mało tego, i tu jest charakterystyczny element, w konsorcjach nie tylko są konsorcja, które mają produkcję autobusów, czy to jest Volvo, czy to jest Ursus, czy to jest Solaris. Co ciekawe, są konsorcja, które nigdy z autobusami nie miały nic wspólnego. Dlaczego? To jest cecha charakterystyczna przemysłu 4.0. Dlatego, że w tym projekcie nie kółka, kierownica i blacha jest najważniejsza, ale myśl intelektualna. W związku z powyższym sensem stworzenia nowego produktu jest ta najcenniejsza wartość dodana. Okay. Czyli jak rozumiem dobrze, proszę oddać. Przepraszam, panie Witoldzie. Panie Stefanie, przepraszam, nie. Ja wiem, ale czas leci, a za chwilę będzie. Czas jest nieubłagalny, nawet prowadzący nie ma jakby władzy nad czasem. Więc ja wiem, że przedłużam, ale my już jesteśmy jakby poza timingiem, a chciałbym dać szansę na panu dyrektorowi Staniłku na odniesienie się do dyskusji. Bardzo proszę. No Boże, to tak streścić. Dobrze, no to Nokia. Gigant technologiczny, który upadł w ciągu 4 lat. Teraz stoi dobrze. Ale jest 4 razy mniejszy. I ja wiem, kto to jest, także ja rozumiem. Tylko to jest bardzo ciekawy przypadek. Co miał? Miał to, co wygrało, ale uznał, że to nie jest to, co wygra. Się pomylił po prostu. Pomyłki w świecie gospodarki cyfrowej są, to jest jeden strzał. Znaczy strasznie trudno podnieść. Można mieć smartfona i stwierdzić, nikt tego nie kupi. Przecież to nie jest awaryjne, to się długo ładuje, krótko trzyma. Wszystkie te takie typowe kwestie wyboru, podjęcia decyzji w oparciu o dane. I to jest w ogóle pewien paradoks, że z lat 70. jest taka słynna książka Toma Petersa, In Search of Excellence, ona w ogóle wynika z tego, że jak w ogóle podejmować decyzje? To jest tak naprawdę klucz. Czy szukamy pewności, analizujemy, mamy tam dużo tam jakichś papierów narobionych, wszyscy menedżerowie w korporacji niczym się nie różnią najczęściej od menedżerów w biurokracji, tylko ci drudzy się nazywają biurokratami, a tamci są nazywają korpolutkami. Ale co oni robią? Oni siedzą w papierach i sprawdzają, sprawdzi się, nie sprawdzi. Tutaj 60 stron na to i 60 stron na to. A kto wygrywał? No wygrał facet, który wrócił do swojej upadającej w sumie pierwotnie firmy i zachował się jak entrepreneur. Znaczy on powiedział, ja nie będę badał, co ludzie chcą mieć, tylko ja im pokażę coś, czego oni w ogóle nie wiedzieli, nie widzieli nigdy tego. I co zadziałało? No pierwsze, że to było w ogóle globalne, bo większość ludzi zazwyczaj chce mieć to, co ma. Po prostu sprawdzało się i teraz ja bym taki sam chciał. Jak pan się pyta, czy mamy szansę, no to tak, jeżeli w Polsce będzie pan miał takich klientów. A jeżeli pan nie będzie miał takich klientów, to wszyscy ci ludzie, którzy to umieją, wyjadą tam, gdzie są ci inwestorzy, którzy dadzą im na to pieniądze. W Polsce jest masa, jak mogę tu państwu opowiadać, dużo historyjek z kulisów rozmów dużych firm ze startupami. Polskich firm z polskimi startupami. Po pierwsze, polskim inwestorom brakuje know-how.
są w dużej mierze zaściankowi inwestorzy, tak? To jest bardzo ważne. Do Polski ściągnąć dużo inwestorów z zagranicy, ponieważ oni mają kontakty, umieją weryfikować technologię. W Polsce bardzo trudno znaleźć człowieka, który umie zweryfikować technologię, tak? Jak, ile ona jest warta, nie w sensie rynkowym, tylko w sensie nawet technicznym. Po drugie, strasznie nas ogranicza kultura. Sposób, w jaki rozmawiamy, a najczęściej nie rozmawiamy, jak się w ogóle buduje przedsiębiorstwa, przemysł 4.0, płaska organizacja, ten słynny system Toyoty, gdzie ten jeden człowiek na dole jest w stanie zatrzymać całą linię, a na tej linii jest ileś miliardów dolarów sobie jedzie, tak? I tam każde opóźnienie to jest ileś tam 10 tysięcy dolarów w sekundę, ale daje się zwykłemu człowiekowi władzę nad tym, żeby on to zrobił. Czyli co? Zaufanie. Ale poparte pewną metodycznym treningiem. To nie może być zaufanie, bo ja mu spojrzałem w oczy, tylko ja go naprawdę przetrenowałem. A ten trening jest certyfikowany. To znaczy, to nagle się okazuje, że to są w ogóle kwestie, w których zazwyczaj polska nauka, znaczy równe ściemnianie przez 20 lat do poziomu profesora, no, ale czego nie ma? No nie ma weryfikacji, nie ma peer review. Jak opowiadać sobie o błędach? Czy przedsiębiorcy między sobą opowiadają sobie o błędach? Nie opowiadają sobie o błędach. To są wszystko rzeczy, które gdzieś tam z tyłu stoją za tym, że ktoś jest w stanie komuś zaufać i podjąć tę decyzję, że ja wierzę w pana pomysł, a potem zarządzić tym ryzykiem. Bo tak samo jak u nas, tak i w Komisji Europejskiej na forum AI w Helsinkach, ostatnio przyjechała pani szefowa takiego Joint Research Center Komisji Europejskiej, czy taki think tank Komisji Europejskiej, bardzo duży, bardzo dobrze funkcjonujący, silny intelektualnie, co powiedziała: my nie jesteśmy w stanie przekonać Court of Auditors, czyli Najwyższej Izby Kontroli Unii Europejskiej, żeby w Polsce gdziekolwiek wydawać fundusze strukturalnie eksperymentalnie. Oni nie są w stanie tego zaakceptować. Ale ostatecznie, jak ja pytam na komisji w sejmowej, ale to pytam też państwa, czy państwo są gotowi zaakceptować, że ja, urzędnik, wezmę od was 10 milionów, wydam 10 eksperymentów, 9 zmarnuję, niemal na pewno, gdzieś tam na jakimś etapie, a 10 będzie udany. Jeżeli jesteś... Nie, ale nie, tylko pytanie, czy ludzie są w stanie to zaakceptować. Bo ja, to, że ja to mogę zrobić, to ja mogę już dzisiaj, tak? Tylko zazwyczaj jest tak niska tolerancja, niezrozumienie tego, że to jest eksperyment, a nie wywalanie pieniędzy dla kolegów, tak? Co więcej, czasami to musi być dla kolegów. Dlaczego? Bo jest tak mało specjalistów w Polsce, że ja po prostu zwyczajnie wiem, jak ja rozpisuję przetarg na wiedzę, to ja bardzo dobrze wiem, kto jest po drugiej stronie. Kto tak naprawdę się na tym zna. I ja nie chcę wcale, żeby konkurencyjnie to było, bo ja chcę wybrać tego, kto naprawdę jest najlepszy. Więc to też oznacza, że jest ten taki dogmat, to jest największy problem w NCBR-ze, tak? Tam nawet eksperci są wybierani w konkursie. Wszystko jest w konkursie, ale w kraju, w którym po prostu jest mało specjalistów, tak naprawdę powinno być coś w rodzaju takiego kręgu zaufania, w którym weryfikujemy się stale, właśnie certyfikując się i zdając, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Można wypaść oczywiście, to jest kluczowa sprawa, ta groźba wypadnięcia z kręgu zaufania. I z drugiej strony, jak już jesteśmy w tym kręgu zaufania, no to idziemy takim mechanizmem no niebiurokratycznym. I to jest, jak szukamy gdzieś z tyłu tych tak zwanych triggerów, tego, co porusza tą zmianę, to jest dokładnie to, bo wtedy może pan odbiurokratycznić proces i dać zarządzać ludziom, którzy jakby robią to dynamicznie. I to jest to, co odróżnia dzisiaj Europę całą od Chin i Stanów Zjednoczonych. To są te główne czynniki, bo nie talent i pomysły, tylko migracja tych ludzi do tych sfer, gdzie te decyzje są inaczej podejmowane. Ja myślę, że tego na tym panelu nie rozstrzygniemy. Ja chciałbym jedno zdanie na koniec. Tak mnie sprowokowało któreś to pytanie, dlaczego ta szansa, a my to tak trochę pesymistycznie jakby może to konkludowaliśmy. Ta szansa może mieć różne jakby znaczenie, ale ja myślę, że ona może mieć też takie, że co jakiś czas, i to nie jest co dwa lata na przykład, tylko co jakiś czas jakby warunki ramowe zmieniają się na tyle, że one na chwilę jakby rozdryga te ustawione kolej rzeczy, ustalone relacje, ustalone sieci jakby dystrybucji. Te technologie są czymś takim, co zmieniają jakby warunki gry. I to nie jest tak, że my
mamy teraz, na pewno nam się uda, ale po prostu ten czas, gdzie te warunki są rozdrygane, dla kogoś, kto jest smart, może zagrać powyżej swoich możliwości trochę. I to jest jakby ta, to jest trochę ta szansa, ja przynajmniej tak, taką optymistyczną szansą jakby chciałbym zakończyć. A na koniec bardzo proszę o klaski jakby dla panelistów naszych. Robert Czarnecki, Andrzej Soldaty, Bogdan Rogala, Jan Filip Staniłko. Bardzo dziękuję bardzo. I zapraszam na przerwę krótką i na sesję podsumowującą.